Kochani, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj spotkać się wspólnie w modlitwie, a później także na wykładach, które mają nam pomóc żyć, w pełni realizować to, co Pan Bóg chce w naszym życiu rodzinnym, małżeńskim. A także chcielibyśmy, aby te spotkania były pomocą poprzez nas, także dla innych rodzin, tych może, które stoją jeszcze z dala od Kościoła, które nie zetknęły się z tą wspaniałą, wielką miłością Pana Boga. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję tej inicjatywy. Musicie wiedzieć, że to nie był mój pomysł. To był pomysł Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które tak pięknie działa na terenie naszej diecezji. Im tego pomysłu, inicjatywy, a także poświęcenia, jaki włożyli w to, abyśmy dzisiaj się mogli spotkać, gratuluję i jednocześnie bardzo serdecznie dziękuję. Stoimy na progu Bożego Narodzenia. Warto więc zastanowić się chwilę nad tym wielkim wydarzeniem, które miało miejsce w Betlejem około 2000 lat. W kolędzie tak pięknie śpiewamy, że Pan Jezus opuścił niebiańskie progi, a obrał ziemskie warunki. Kochani, kiedy człowiekowi jest bardzo dobrze, kiedy człowiek ma wszystko, opływa we wszystko i teraz ma to stracić, ma zacząć żyć w warunkach odmiennych, trudnych, niełatwych, mało tego. Na dodatek ma żyć tam, gdzie go nie zawsze będą chcieć, gdzie będą do niego wrogo nastawieni. Przyjdzie mu żyć w cierpieniu tak wielkim, że trudno sobie to wyobrazić. I na koniec tortura będzie musiał umrzeć. To powiedzcie mi, kochani, jaki jest tego motyw? Co skłoniło Pana Jezusa, ażeby z nieba, gdzie miał wszystko, przyjść na ziemię, obrać ciało ludzkie, ciało cierpiące, ciało, które odczuwa głód i pragnienie, ciało, poprzez które będzie poniżane, targane, szarpane? Co było tym motywem? Jedno jest tylko wytłumaczenie. Wielkie, niewyobrażalne pragnienie dobra człowieka. Pan Jezus przyszedł tu na ten nasz łez, bawu, dominę, płaczu i bólu, ponieważ nas ukochał. Widział nieszczęście, jakie nas spotykali. Nie tylko przemoc, kataklizmy, nie tylko niesprawiedliwość, ale widział to, że człowiek pełni nie może być szczęśliwy i sam sobie nie może poradzić. Taka jest prawda. Jak ten świat istnieje, kiedy skłócił się z Panem Bogiem, kiedy opuścił raj, nie jest pełni szczęśliwy. Pan tej sytuacji nie mógł zdzierżyć. Posyła swojego Syna. I rzecz ciekawa. Zobaczcie, ukochani, to przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemię z wielkiej miłości do człowieka, na którą my powinniśmy teraz Bogu odpowiedzieć. Dokonuje się gdzie? W rodzinie. To jest dla nas pierwszy znak. Skoro Bóg obiera sobie miejsce przyjścia na ziemię, rodzinę, Maryja Panna i święty Józef byli małżonkami. To znaczy, że rodzina jest bardzo dobra. To znaczy, że rodzina jest człowiekowi potrzebna. To znaczy, że rodzina ma być święta. Idźmy dalej w naszych rozważaniach. Jakąż to rodzinę sobie obrał? Kim była Pani Przenajświętsza i święty Józef? Byli biedakami. Taka jest prawda. Zobaczcie, wybiera sobie biedną rodzinę. Bardzo skromnie żyjącą, z
pracy rąk swoich. Wiecie, ukochani, jaki dzisiaj jest problem? Słusznie, że walczymy z biedą, z ubóstwem. Ono rzeczywiście utrudnia człowiekowi godziwie żyć. Ale to nie jest największy problem. Jezus Chrystus nam pokazał. Można także żyć w skromnych warunkach. By powiedział, w prymitywnych, czy wręcz w ubóstwie. Największy problem dzisiaj jest brak miłości. Zobaczcie, że Jezus Chrystus, który przyszedł w takiej sytuacji, że nawet nie było dla Niego miejsca w gospodzie. Rodzi się prawdopodobnie gdzieś w grocie, w pobliżu pól, na których były wypasane owce, na których gromadzili się pasterze. Otoczony jest od razu matczyną miłością, miłością także swojego opiekuna świętego Józefa. I ta miłość, ta troska, ta życzliwość, z jaką Pan Jezus zostaje przyjęty przez tych dwoje prostych ludzi, sprawia, że oni są w stanie pokonać wszystkie trudności. To jest dzisiaj, kochani, dla nas ważne znanie. Kiedy przychodzi nam żyć w czasach niełatwych, trudnych, skomplikowanych, kiedy musimy się borykać z różnymi problemami, a wiedzcie, poczytajcie Pismo Święte, zobaczycie, że święta rodzina nie miała wcale łatwego życia. Od samego początku król okrutny czyhał na życie dziecka. Trzeba było uciekać, zostawić wszystko, przyjaciół, znajomych, jakieś zabezpieczenie dające warunki do życia, porzucić to i w pośpiechu uciekać. Pewno nikt z nas jeszcze w takich warunkach nie uciekał przed niebezpieczeństwem. I to można było pokonać. Dzięki czemu? Dzięki miłości, jaka tam w tamtej rodzinie panowała. I myślę, że przykładem mogą być także nasze rodziny. Ci, którzy przeżyli chociażby te okropności II wojny światowej i te, które dokonywałyby się na wschodzie, tam daleko w Syberii, te tutaj faszystowskie Niemczech. Jak wiele trudności do pokonania. One są możliwe do przezwyciężenia. Dzięki miłości, jaka panuje w rodzinie. Chodzi więc nam dzisiaj o co? O rodzinę, która będzie żyła miłością. Prawdziwą miłością. Pragnieniem dobra drugiego człowieka, nawet kosztem mojego poświęcenia, rezygnacji z moich zachcianek, przyjemności, korzyści. I wtedy tylko taka rodzina będzie w stanie przetrwać wszelkie trudności. Musi tą miłość ciągle ożywiać. Skąd? Święty Jan powiedział, poprzez miłość. Jeżeli chcemy, żeby w naszych rodzinach panowało prawdziwe szczęście, żeby tam była siła i moc do pokonywania tych wszystkich problemów, które mamy, to my musimy ciągle nieustannie przychodzić do Pana. My ciągle nieustannie musimy się modlić, z Nim rozmawiać, z Nim przebywać, wsłuchiwać się w Jego potrzeby, wsłuchiwać się w Jego odpowiedzi. Zobaczcie, co zrobił święty Józef. Był w trudnej sytuacji. W tym momencie zaczął podejrzewać swoją żonę, ukochaną Maryję, o zdradę. Widzi, że pod sercem nosi dziecko, a on nie jest ojcem. To były trudne momenty dla tego młodego mężczyzny. Od niedawna męża. Interweniuje anioł. Przychodzi z odpowiedzią. Zrób tak i tak. Przyjdź. Nie bój się. Bezwzględne posłuszeństwo wobec Pana Boga uratowało szczęście nie tylko Józefa, ale także ludzkości. To dzisiaj Wam, kochani, kładę do serca. Może wydawać się będą Wam niekiedy nakazy, polecenia, czy te potrzeby Pana Boga trudne, wręcz niemożliwe do zrealizowania. Idźcie, ufnij, że On pragnie Waszego szczęścia. On
jest zatroskany o wasze rodziny. Chcę, żeby w tych rodzinach panowała prawdziwa miłość. I tego dzisiaj wam z całego serca życzę. Amen.